Dzień dobry. Moje nazwisko Michał Zichlarz, jestem dziennikarzem sportowym. Pracuję od 1998 roku. Pracowałem w wielu redakcjach sportowych. Obecnie jestem zatrudniony w katowickim sporcie i w portalu interia.pl. Jestem też autorem kilku książek. Tematem wykładu jest projekt edukacyjny Kresy Zachodnie. Sport na Śląsku w okresie międzywojennym. Co możemy powiedzieć o tym okresie? Przede wszystkim nawiązać by trzeba było do początków XX wieku, czy nawet końcówki XIX wieku, kiedy na terenie obecnego naszego Górnego Śląska można powiedzieć, sporo organizacji sportowych powstaje, sporo klubów sportowych, z tym, że klubów sportowych przede wszystkim związanych z Niemcami. Jeśli chodzi o te polskojęzyczne organizacje, to one grupowały się głównie w towarzystwie gimnastycznym Soku. I te sokoły zajmowały się nie tylko sportem, ale też działalnością oświatową, działalnością kulturową, ale po części też sportową. Okres Wielkiej Wojny, czyli I wojny światowej, 1914-1918, przynosi kolejne zmiany, szczególnie ten okres powojenny. Okres, kiedy kształtowały się granice II Rzeczpospolitej. Okres powstań śląskich, czyli okres 1919-1921. Można powiedzieć, że wtedy walka tutaj o granice Górnego Śląska, tych naszych obszarów, toczyła się nie tylko gdzieś tam na polu militarnym, nie tylko powstańcy, nie tylko żołnierze walczyli gdzieś w okopach, walczyli ze sobą, ale też na polu propagandowym i gdzieś, można powiedzieć, sport, a w szczególności powiedziałbym bliska mojemu sercu, piłka nożna odgrywała tutaj olbrzymią rolę. I koniecznie trzeba oczywiście wspomnieć polski komisariat plebiscytowy, który powstał w Bytomiu. Na apel polskiego komisariatu plebiscytowego pod koniec stycznia 1920 roku powstaje wiele polskich klubów. Przy komisariacie działał Maksymilian Wilimowski, człowiek obyty w świecie, wykształcony, znający realia, pomagał w zakładaniu tych klubów i gro tych klubów związanych z polską orientacją na tych ziemiach nosiło nazwę Polonia, Poniatowski. I tutaj wspomnimy, jeśli jesteśmy przy Bytomiu, klub Polonia Bytom. On powstał na początku stycznia 1920 roku, kilka miesięcy wcześniej niż inny wielki i znamienity klub, jeden z najbardziej utytułowanych klubów w ogóle w historii polskiego sportu. Myślę o Ruchu Chorzów, który został założony 20 kwietnia 1920 roku. Jeśli jesteśmy przy Polonii, to no, Polonii nie dane było osiągać w tym okresie międzywojennym takich sukcesów, jakie były związane z udziałem niebieskich, a to dlatego, że w wyniku rozstrzygnięć plebiscytowych Bytom znalazł się oczywiście poza granicami II RP po niemieckiej stronie, w przeciwieństwie do Królewskiej Huty, do Chorzowa. I jeśli jesteśmy przy Bytomiu jeszcze, przy początku lat 20., to warto tutaj wspomnieć takie dwie postacie, rodzinę Malików. Jeden z Malików, Richard, grał w reprezentacji Niemiec, z kolei jego kuzyn Leonard w reprezentacji Polski, więc to jakby no, pokazuje nam, no, jak to się wszystko toczyło w tym okresie powstań śląskich. Ja sam pochodzę z takiej rodziny, że na przykład mój pradziadek walczył w powstaniu śląskim, ale z kolei rodzina jego żony już miała bardziej niemieckie korzenie, więc często te granice przebiegały w poprzek samych rodzin. No, wiele było tych różnic i to też miało swoje odzwierciedlenie na piłkarskim boisku, na arenach sportowych.
Tu też taka mała dygresja, jeśli jesteśmy przy tych podziałach, to chciałem Wam powiedzieć, że akurat niedawno, dosłownie parę tygodni temu, było stulecie takiego malutkiego klubu górnośląskiego Rodło Górniki. Górniki to jest część Bytomia. I też wyobraźcie sobie, minęło 100 lat, ale dalej gdzieś tam te podziały da się zaobserwować, bo na przykład wychowankami tego klubiku spod Bytomia, Rodła Górniki, jest z jednej strony Józef Wandzik, świetny bramkarz przed laty Ruchu Chorzów, Górnika Zabrze, Panathinaikosu Ateny, on od lat mieszka w Grecji, tam ma swoją szkółkę bramkarską. A z drugiej strony wychowankiem tego klubu jest Martin Max, dwukrotny król strzelców niemieckiej Bundesligi. Oni przyjechali na ten jubileusz. On odbył się z wielką pompą, bo przyjechali oldboje wielkiego Schalke z mistrzem świata z 1990 roku Olafem Tonem, z jednym z najlepszych strzelców Bundesligi w dziejach, Klausem Fischerem, którego niedawno wyprzedził nasz Robert Lewandowski, jeśli chodzi o zdobywane bramki. Więc widzimy tutaj takie, no, te podziały, one były 100 lat temu i one dalej gdzieś tam są widoczne i ta historia tego naszego sportu, tej naszej piłki górnośląskiej jest naprawdę arcyciekawa. Też parę zdań może, bo też tutaj mówimy o Bytomiu. Ja chciałem Wam powiedzieć o stadionie w Bytomiu przy ulicy Olimpijskiej, gdzie po dziś dzień swoje ligowe mecze gra Polonia. On został wybudowany przez Niemców w 1929 roku. W 1942 roku grała nawet na nim reprezentacja Niemiec, w składzie której wystąpił Ernest Wilimowski, o którym tutaj na pewno będzie okazja do powiedzenia. Niemcy wygrali wtedy wysoko to spotkanie. Ezi, czyli Ernest Wilimowski, zdobył w tym spotkaniu kilka bramek. A jeśli chodzi o taką właśnie infrastrukturę sportową na Górnym Śląsku, to powiedzieliśmy coś o Bytomiu, ale powiedzmy też coś o stadionie Ruchu Chorzów. Wspomniałem, że Ruch to jest wielki śląski, wielki polski klub powstańców śląskich, przynajmniej tak był utożsamiany w tym okresie międzywojennym. Odnosił wielkie sukcesy w latach 30. i ówczesne klubowe władze, ówczesne władze państwowe z wojewodą śląskim Michałem Grażyńskim postanowiły wybudować niebieskim, bo tak mówimy o Ruchu Chorzów, postanowiły wybudować wspaniały na ówczesne czasy stadion przy ulicy Cichej o pojemności 40 tysięcy miejsc. To był wtedy najnowocześniejszy stadion w Polsce, jeden z najnowocześniejszych w Europie. Kryta trybuna, która po dziś dzień stoi przy ulicy Cichej, została sprowadzona specjalnie z poznańskich targów. Przywieźli ją tutaj Amerykanie. Ona miała zostać w Polsce, miała zostać w Wielkopolsce, ale tak się jakoś złożyło, że właśnie operatywni śląscy politycy sprowadzili ją na Cichą do Chorzowa i ona po dziś dzień służy Ruchowi Chorzów. Jeśli jesteśmy przy Ruchu Chorzów, to koniecznie oczywiście trzeba tutaj pociągnąć taki wątek piłkarski. Początek lat 20. to jest początek rozgrywek, takich konkretnych, oficjalnych rozgrywek ligowych w Polsce. Na początku liczyły się głównie kluby z Galicji, czyli z Małopolski. Myślę tutaj o klubach krakowskich, Krakowia, Wisła Kraków, Pogoń Lwów czterokrotnie była mistrzem Polski. Ale kiedy rozpoczęła rozgrywki liga w takim charakterze, jak znamy ją dzisiaj, gdzie jest kilkanaście zespołów, które grają między sobą mecz i rewanż i na koniec sezonu wyłaniany jest mistrz Polski, to wtedy, to pierwsze rozgrywki ligowe, 1927 rok, to wtedy o mistrza Polski walczyły dwa zespoły. Wisła Kraków i akurat nie Ruch Chorzów, tylko jeden FC Katowice. Co to był za klub? To był klub o takiej orientacji bardzo niemieckiej, związany z mniejszością niemiecką, która mieszkała tutaj u nas na Górnym Śląsku.
i te kluby, i Wisła, i jeden FC Katowice, czy Katowicer, jak Niemcy nazywali ten klub, szły, można powiedzieć, łeb w łeb. Było bardzo blisko tego, żeby to katowiczanie zostali mistrzem Polski. Bardzo ciekawie pisał o tym meczu Thomas Urban, niemiecki dziennikarz, w książce Czarny Orzeł, Biały Orzeł. Proszę sobie wyobrazić, jest wrzesień 1927 roku, można powiedzieć, mecz o mistrza Polski w Katowicach. Jeden FC gra z Wisłą Kraków. No i sytuacja jest taka, że ci Niemcy z Katowic są bliscy wygrania pierwszych rozgrywek ligowych. No to było takie niezbyt miłe dla władz, niezbyt miłe dla kibiców. No i, że tak powiem, robiono wiele, żeby ten jeden FC Katowicer nie został mistrzem Polski. Przegrywali z Wisłą 0-2. Sędzia dosyć mocno krakowianom Białej Gwieździe pomagał. W 78 minucie podyktował takiego wątpliwego karnego, jak przynajmniej pisała niemiecka prasa tutaj na Górnym Śląsku, podyktował wątpliwego karnego dla krakowian, w związku z czym cały zespół 1 FC zszedł z boiska. No i pozostałe kilkanaście minut do końca meczu to krakowianie sobie podawali piłkę między sobą i w ten sposób zostali pierwszym takim historycznym mistrzem Polski w takich tych stricte rozgrywkach ligowych, jakie znamy dzisiaj. Jeśli jesteśmy jeszcze przy tym klubie 1 FC Katowice, to koniecznie trzeba wymienić takie nazwisko Gerlica. Emil Gerlitz, olimpijczyk, pochodził z niemieckiej rodziny, katowiczanin, pochodził z niemieckiej rodziny, ale na bodajże pierwszych igrzyskach olimpijskich, w których wystartowała polska reprezentacja, to był Paryż 1924, mieliśmy wystartować 4 lata wcześniej w Antwerpii, ale wojna bolszewicka sprawiła, że polska reprezentacja niestety nie wystąpiła na tych pierwszych igrzyskach olimpijskich po Wielkiej Wojnie, po I Wojnie Światowej. I to był Paryż 1924. Emil Gerlitz znalazł się w piłkarskiej reprezentacji Polski, która pojechała na turniej do Paryża. Był tam rezerwowym bramkarzem i był też, można powiedzieć, takim pierwszym zawodowcem, pierwszym polskim zawodowym piłkarzem, który gdzieś za granie w piłkę zarabiał pieniądze, bo w latach 20. razem z Józefem Słoneckim, oni się znali razem z czasów Pogoni Lwów, bo grali też w tym klubie razem z Józefem Słoneckim, pojechali do Włoch, do Edery Triest, tam przez rok grali zawodowo w piłkę. Potem Gerlicowi i Słoneckiemu robiono trochę pod górkę, bo ten sport międzywojenny to jest sport amatorski. W teorii piłkarze nie mieli pobierać apanaży za to, co robią, ale różnie to z tym bywało. Ja sam przy pisaniu książki Stefan Żywotko z Lwowa po Mistrzostwo Afryki, takim znamienitym polskim szkoleniowcu z Kresów, tyle że wschodnich, z Lwowa, wspominałem taką trójkę śląskich piłkarzy. Oni pojechali do Lwowa. To był Edward Koch, to był jeden z braci Dziwiszów. Oni grali w Czarnych Lwów, tam trener Stefan Żywotko, rocznik 1920, spotkał ich, z Dziwiszem się zaprzyjaźnił. Oni tam pracowali akurat w fabryce Rickera, grali w piłkę i w ten sposób zarabiali na życie. Jesteśmy przy piłce nożnej, jesteśmy przy rozgrywkach ligowych. Nie sposób nie powiedzieć o ruchu Chorzów, lata 30. Ogromne sukcesy. Ruch pięciokrotnie w latach 30. seryjnie zdobywa Mistrzostwo Kraju. To jest zespół, który jest w stanie wygrać z Bayernem Monachium. Zaryzykuję stwierdzenie, że to jest jedyny polski klub, który z Bawarczykami był w stanie wygrać. Pokonują inne niemieckie kluby, z VfB Stuttgart, grają z Schalke. Andrzej Gowarzewski w czasy piśmie sprzed kilku lat, znamienity śląski historyk, wspominał, i tu pan Andrzej w 100% ma rację, szkoda, że wtedy nie odbywały się takie rozgrywki europejskie, Liga Mistrzów. Myślę, że ówczesny ruch Chorzów byłby gdzieś tam, byłby na liście triumfatorów. Mieli wielu wspaniałych piłkarzy. Szybko trafił tam Ernest Wilimowski.
było wielu innych kapitalnych graczy, jak Peterek, jak Wodarz. O tej trójce Wilimowski, Peterek, Wodarz mówiono, że to jest trzech śląskich królów. Oni faktycznie królowali na ligowych boiskach, świetnie grali w reprezentacji Polski. W 1936 roku polska reprezentacja pojechała na Igrzyska Olimpijskie do Berlina. Zajęła tam tylko czwarte miejsce. Do medalu zabrakło bardzo, bardzo niewiele. Medal by był, ale warszawska prasa, głównie przegląd sportowy przed Igrzyskami, rozpętało aferę, że Ernest Wilimowski, on miał wtedy 20 lat, źle się prowadzi, no i gdzieś został niestety zawieszony. Polacy pojechali do Berlina bez swojego asa atutowego. No i niestety skończyło się tylko na czwartym miejscu. Ernest Wilimowski, to chcę wam powiedzieć, że to jest ewenement. To jest piłkarz nie na skalę gdzieś tam wielkiego piłkarza Górnego Śląska, Polski. To jest ewenement na skalę światową, a udowodnił to na trzecich piłkarskich mistrzostwach świata. W 1938 roku polska piłka była coraz mocniejsza i też trzeba to koniecznie powiedzieć, że była coraz mocniejsza też w głównej mierze dzięki Górnoślązakom, którzy grali w tej reprezentacji. Wyobraźcie sobie, że w 22-osobowej kadrze, którą ówczesny kapitan związkowy, ówczesny selekcjoner Józef Kałuża zabrał do Francji, było aż 9 piłkarzy z naszych górnośląskich klubów. I nie mówię tutaj tylko o Ruchu Chorzów, który wtedy seryjnie zdobywał Mistrzostwo Polski, ale byli też piłkarze jak Ryszard Piec z Naprzodu Lipiny, od którego imienia nosi nazwę stadion Naprzodu. Byli inni jak Ewald Cebula ze Śląska Świętochłowice, byli zawodnicy AKS-u Chorzów. Tam rozegraliśmy tylko jeden mecz na Mistrzostwach Świata, na Mundialu we Francji w 1938 roku. Spotkaliśmy się z Brazylią, przegraliśmy ten mecz. Ten mecz w ogóle wszedł do annałów, można powiedzieć, światowego futbolu. Przegraliśmy ten mecz po dogrywce 5-6, a Ezi Wilimowski strzelił w tym meczu aż 4 bramki. No i przez lata był no, najlepszym strzelcem Mistrzostw Świata, żeby w jednym meczu udało się strzelić 4 bramki. Dopiero Olek Salenko w 1994 roku pobił ten rekord, strzelając 5 goli dla Rosji w meczu z Kamerunem na Mistrzostwach Świata w 1994 roku w Stanach Zjednoczonych. Ezi, fenomen, tak jak mówię, na skalę światową, kilkukrotny król strzelców ekstraklasy. Wyobraźcie sobie, że w rozgrywkach ligowych z sezonu 1939 jego średnia bramek na mecz to 2 gole na spotkanie. Jest pierwszym, no, w zasadzie jedynym zawodnikiem w lidze, który strzelał 7 bramek w jednym meczu, 8 bramek w jednym meczu, 9 bramek w jednym meczu, 10 bramek w jednym meczu przeciwko Union Touring Łódź. No, takich wyników nikt nie pobije. A jeszcze raz chcę wam uświadomić, on w 1938 roku, kiedy rozgrywano Mistrzostwa Świata we Francji, miał 22 lata. Był naprawdę wspaniałym piłkarzem. Gdyby nie wojna, gdyby nie wszystkie perypetie, to być może dziś nie mówilibyśmy najwięcej o Włodzimierzu Lubańskim, Zbigniewie Bońku, Robercie Lewandowskim, a Erneście Wilimowskim, który, to też trzeba oczywiście powiedzieć, w czasie II wojny światowej grał dla reprezentacji Niemiec, przez co został oczywiście wymazany, jakby szczególnie po II wojnie światowej, gdzieś tam ze zbiorowej pamięci. Tyle mówię o piłce nożnej, czas goni. Jeszcze dosłownie kilka zdań o innych dyscyplinach sportowych, bo nie tylko Górny Śląsk, nie tylko piłką nożną, nie tylko futbolem stał. Było wielu innych wspaniałych reprezentantów, wiele innych wspaniałych postaci. Powiedzmy choćby o Antonim Sobiku, znakomity szermierz, olimpijczyk z Berlina z 1936 roku, związany z Katowicami. Był też olimpijczykiem po pierwszych igrzyskach po II wojnie światowej w Berlinie. Później znakomity trener szermierki.
On też pracował z reprezentacją Maroka, wyszkolił wielu wspaniałych swoich następców. Byli też hokeiści jak Lucjan Kulej, który brał udział w Igrzyskach Olimpijskich w St. Moritz w 1928 roku, prawnik. I to też powiedzmy, że to były takie postacie jak Sobik, jak Lucjan Kulej, takie postacie wielowymiarowe. Też ten sport międzywojenny to była nie tylko piłka nożna, to były inne dyscypliny sportowe i to było tak, że tak jak Sobik czy tak jak Kulej, oni uprawiali kilka dyscyplin, wioślarstwo, lekką atletykę i w tych dyscyplinach też odnosili wielkie sukcesy. I na koniec może wspomnę jeszcze o piłce ręcznej, o handbalu, który gdzieś czy szczepiorniaku, który na polskie ziemie przewędrował przez Niemcy. Dlatego też Górny Śląsk był tak mocny w tej dyscyplinie przez dziesiątki lat. W tym okresie międzywojennym Mistrzostwo Polski w piłce ręcznej 11-osobowej, bo w taką wtedy grano, to była odmiana niemiecka, ta duńska, 7-osobowa, którą znamy teraz. Ona dopiero gdzieś zawitała na parkiety, na boiska po II wojnie światowej. W tej 11-osobowej piłce ręcznej liczyło się też inne śląskie zespoły. Medalistą były na przykład Azoty Chorzów. I tutaj w tych Azotach Chorzów grał nie kto inny jak Jan Macha. Kim był Jan Macha? Ksiądz Jan Macha, czy inaczej już w tej chwili, błogosławiony ksiądz Jan Macha, bo w listopadzie zeszłego roku został wyniesiony na ołtarze. Ksiądz Jan Macha, zanim poszedł do seminarium, grał świetnie, naprawdę grał dobrze w tą piłkę ręczną. Z Azotami Chorzów był medalistą Mistrzostw Śląska. Oni dwa razy bodajże zdobyli Mistrzostwo Śląska. Błogosławiony ksiądz Macha ma też na koncie medal Mistrzostw Polski. Został zgładzony przez Niemców w czasie II wojny światowej. I na koniec już całkiem... Przy okazji pisania artykułu o ksiądze Janie Masze do katowickiego sportu rozmawiałem z postulatorem, czyli z osobą, która zajmowała się całym procesem beatyfikacji, księdzem profesorem Damianem Bednarskim, znamienitą taką postacią tutaj u nas na Górnym Śląsku. I pytałem księdza profesora, w jaki sposób sport, w jaki sposób to, że ksiądz Macha grał w tą piłkę ręczną, w jaki sposób to go ukształtowało? I ksiądz profesor odpowiedział coś takiego. Sport uczy konsekwencji, nie zniechęcania się nawet jak się ma porażki, jak się przegrywa i nie zawsze zdobędzie medal. Sport uczy hartu ducha i wielu innych wspaniałych cech, co widać właśnie na przykładzie błogosławionego księdza Jana Machy. No i myślę, że to jest takie najlepsze podsumowanie tego wykładu na temat sportu na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym i zachęcam gdzieś do poczytania więcej na ten temat, bo to jest fascynujący okres. To są przede wszystkim fascynujący ludzie. Także dziękuję za zainteresowanie, dziękuję bardzo za wykład.